Cześć. Dlaczego warto zbierać bazę mailową? Teoretycznie proste pytanie, na które każdy znajdzie wiele odpowiedzi w swojej głowie albo w jakimkolwiek materiale marketingowym. Ja Wam dzisiaj powiem o około 8 punktach i powodach, dlaczego w ogóle warto zbierać bazę mailową. Na pewno trzeba stwierdzić, że baza mailowa, czyli wysyłanie newslettera najlepiej regularnie, jest najlepszą formą komunikacji z swoim potencjalnym klientem, tudzież z klientem. No i teraz zastanówmy się, dlaczego w ogóle warto zbierać tą bazę mailową. Przede wszystkim dlatego, że jeżeli robisz to prawidłowo, oczywiście masz zgodę na osób, których maile zbierasz, że robisz to we właściwy sposób, no ale to nie dzisiaj, o tym nie jest ten film, no to tak naprawdę zaczynasz zbierać bazę osób, które są zainteresowane Twoim produktem albo usługą, albo mogą być zainteresowane. No bo zakładam, że komunikujesz się z nimi na temat tego, czym się zajmujesz, więc nie piszesz o, nie zbierasz bazy mailowej z powodów zupełnie innych niż to, czym się zajmujesz. Jeżeli, załóżmy, zajmuję się budową domów, no to nie uczę przez maile szydełkowania, no bo te dwie rzeczy nie stoją koło siebie, no oprócz tego, że mogę szydełkować w wybudowanym domu, no ale to już jest taka abstrakcyjność wysokiego lotu. No dobra, więc pierwsza rzecz, mamy zebrane osoby wokół siebie, które mogą być zainteresowane nami, naszą firmą, produktem, usługą. Druga historia jest taka, że ci ludzie robią to dobrowolnie, czyli zapisują się dobrowolnie na Twoją listę, na Twój newsletter, czyli można powiedzieć w domyśle, są potencjalnymi Twoimi klientami. To nie jest takie łatwe. Wyobraź sobie, że wychodzisz na ulicę, na jakiś deptak i idzie morze ludzi. Na przykład jesteś w lato w Sopocie i idziesz tak zwanym mąciakiem, z góry na dół, czyli w kierunku morza i naprawdę jest pełno osób, które cię mija, idących w jedną i w drugą stronę. I wyobraź sobie, że masz tak po prostu zrobić tak o ten i masz wybrać ludzi, którzy potencjalnie mogą stać się twoim klientem. Podchodzisz do nich, mówisz im, czym się zajmujesz, a oni mówią, nie, 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 dziękuję, dziękuję. Teraz co innego, wyobraź sobie, że idziesz tym samym deptakiem, ale te osoby mają jakąś plakietkę albo mają, nie wiem, parasolkę w określonym kolorze i ty do nich podchodzisz i mówisz, o, ma pani różową parasolkę, czyli jest pani zainteresowana tym i tym. On mówi, tak, o skąd pan wiedział, nie? A jak pani na to wpadła? No więc ci ludzie w jakiś sposób są wtedy oznakowani, oni przynajmniej są zainteresowani Twoim tematem, czyli nie masz zderzenia zupełnie z takim zimnym ruchem, z osobami, które nie, 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 ja niczego nie chcę, no bo one już potencjalnie są w Twoim temacie. Nie zawsze nasza baza mailowa to są sami klienci czy przyszli klienci, ale przynajmniej powinna być zbierana tak, że są to osoby zainteresowane Twoją tematyką. OK, no i robią to dobrowolnie. To jest ten drugi punkt, dlaczego warto zbierać. Poza tym, trzeci punkt, ta baza może stale rosnąć. Jeżeli robisz działania marketingowe, które mają na celu zbieranie bazy mailowej, no to ta baza stale rośnie. I umówmy się, że niezależnie od tego, jak wiele osób mówi, że otwieralność maili spadła, że klikalność spadła, że teraz to już nie działa, to nadal działa. Wyobraź sobie, że zaczynasz swój biznes i ktoś ci dał w prezencie bazę mailową 5000 maili. I to jest baza osób, która jest zainteresowana Twoim potencjalnie tematem. I nawet gdybyś miała otwieralność tych maili na poziomie 20%, czyli z tych 5000 otworzy 1000 osób, to i tak nagle 1000 osób zobaczy Twój mail, może swoją ofertą albo propozycją jakiegoś bezpłatnego wyzwania, spotkania, czegokolwiek, ale naraz docierasz do bardzo dużej grupy ludzi, można powiedzieć, że niemalże w tym samym momencie. Więc ta baza może stale rosnąć. Na początku zaczynamy od 100 maili, 200 maili, tak? Czyli to nie jest tak, że od razu mamy wiele tysięcy, ale
Jeżeli robisz coś regularnie i twoim celem jest zbieranie bazy mailowej, no to baza w ilości kilku tysięcy to jest tylko kwestia czasu. To nie jest kwestia, że to musi trwać wiele lat. Okay? Następna rzecz, baza mailowa jako zjawisko, jako masa jest twoją własnością. Specjalnie pokazuję cudzysłów, no bo można się obruszyć, że jak to, mój mail u kogoś, to ja jestem jego własnością? No nie, no ale może wysyłać mi maila, bo ja się na to zgodziłam i tak długo, jak się nie wypisałam z tego newslettera, tak długo ten ktoś może mi wysyłać maila. I teraz bardzo często się mówi o tym, że konta na kanałach social media nie zawsze są do końca nasze, tak? Pomimo, że to nasz fanpage, czy nasze konto na Instagramie, czy nasz kanał na YouTubie, to może się okazać, że z przyczyn od nas zupełnie niezależnych, nie popełniliśmy żadnych większych grzechów, ale nagle się okazuje, że dany kanał dla nas przestaje działać, dostaliśmy bana, mamy blokadę, nie możemy robić reklam albo mamy jakieś ograniczenia, które wynikają z różnych rzeczy, które dzieją się na rynku. A baza mailowa przez te wszystkie lata, kilkadziesiąt lat, jak obserwuję rynek, to cały czas jest naszą własnością i możemy do tych ludzi wysyłać maile. Oczywiście kwestia utrzymania tej bazy w dobrej kondycji, żeby ona była jakościowa, żeby ludzie chcieli otwierać, żeby byli zainteresowani, to znowu bym powiedziała, że to jest temat na inne nagranie. Jeżeli ten temat Cię interesuje, napisz koniecznie w komentarzu, co byłoby dla Ciebie wartościowe, żeby się jeszcze dowiedzieć na ten temat. Okay? Piąty punkt, to tak naprawdę baza mailowa może wyznaczać trendy w Twojej firmie. Jeżeli zaczynasz swoją działalność, to często jest tak, że nie do końca wiesz idealnie, w jakim obszarze masz się poruszać. I może się okazać, że wraz z rozwojem firmy, Twoja firma zaczyna się specjalizować w czymś, o czymś na początku w ogóle jeszcze nie myślałaś. I bardzo często dzięki bazie mailowej, dzięki komunikacji z naszą społecznością dostajemy feedback, możemy wysyłać ankietę, możemy prosić o komentarze, możemy prosić o odpisywanie. I oczywiście to nie jest tak, że każdy to kliknie i każdy uwielbia brać w tym udział, ale każdy feedback ze strony potencjalnego klienta jest olbrzymią wartością, bo to ludzie ci mówią, co jest dla nich interesujące, a nie ty wymyślasz za swojego, że tak powiem, biurka i może ci się uda trafić, a może nie. Okej, szósty punkt, tą bazę mailową można używać nie tylko do wysyłania maili, co ciekawe. Wyobraź sobie, że można zrobić reklamę zarówno na Facebooku, jak i w Google Ads, dawniej AdWords, do osób, które są podobne do tych, których masz już w bazie mailowej, czyli wgrywasz swoją bazę mailową, oczywiście maili, które zebrałeś zgodnie z RODO, i możesz utworzyć grupę osób podobnych do tej bazy mailowej i robić reklamę na nowe osoby, ale przynajmniej według algorytmów uda ci się dotrzeć do ludzi, którzy zachowują się podobnie. Pomimo, że wydaje nam się, że jesteśmy strasznymi indywidualistami, nie ma nikogo podobnego do mnie, to jest pewna grupa cech, która pozwala algorytmom tych platform odnajdywać osoby, które są do nas podobne albo podobne do danej bazy mailowej. Czyli to jest szósty punkt. Możemy używać tej bazy do remarketingu, czy też możemy wysyłać remarketing, czyli dotrzeć do tych ludzi, a ja mówię jeszcze o ludziach podobnych do tych, których masz w bazie mailowej. Kolejna historia, to przede wszystkim zdobywanie i utrzymywanie klienta, bo może się ktoś zapisać, kto jest potencjalnie zainteresowany danym tematem, ale klientem twoim jeszcze się nie stał. Dopiero przez szereg maili, informacji może stwierdzić, że to jest ciekawe coś dla mnie, tym razem z tego skorzystam, kupię, zapiszę się, wezmę udział, tak? I ósmy punkt, który dla mnie jest szalenie ważny, to jest to, że nawiązujesz relacje z tą osobą. Bardzo często zdarza się to osobom, które zaczynają budować swoją markę osobistą, czy pojawiają się gdzieś w sieci. Jest takie śmieszne, czy takie zdarzenie, bym powiedziała, że nagle się okazuje, że ci ludzie, którzy czytają twoje newslettery, czy oglądają twoje live'y, czy takie filmy jak ten, mają wrażenie, że ciebie znają i gdzieś mają nagle z tobą kontakt, nie wiem, telefoniczny, mailowy, spotykacie się na jakimś wydarzeniu.
I oni podchodzą do ciebie, jakby po prostu cię znali. I to samo działa w drugą stronę. Wyobraź sobie, że obserwujesz kogoś typu na Facebooku czy na Instagramie i nagle spotykasz go osobiście. Czy nie masz często wrażenia, że już trochę tą osobę znasz i no może, że jesteście znajomymi, to jest trochę za dużo powiedziane, ale wytwarza się pewna nić relacji, tak? I jak jesteśmy twórcą, to jakby jest też zaskakujące, nie? Doświadczyłam tego i to jest bardzo sympatyczne uczucie. Życzę ci, żebyś też takie miał, żeby to wzbudzało w tobie sympatię. Także czy warto zbierać bazę mailową? Absolutnie tak. Czy warto, że tak powiem, o to dbać? Tak, trzeba tylko to robić dobrze i z głową, a o tym będzie w kolejnych nagraniach. Na razie, do zobaczenia, pa!